Witam serdecznie, moim gościem Karol Łatka, Podegrodzie, KS Podegrodzie. Witam. Troszkę się zająłem. Karol, gratulacje, bo dzisiaj bez zmiany pokonujecie naprawdę bardzo dobrą drużynę drugoligową Galacticos, Team 4-3. Były ciężary, ale poradziliście sobie. Czym dzisiaj wygrywacie? Bo ten mecz tak naprawdę to tylko jedna bramka różnicy, więc czym dzisiaj wygrywacie? Oprócz tym jednym gole. Myślę, że no, trzeba skutecznie grać i też dobrze w obronie się ustawiać, ale tak szczerze to sami sobie strzeliliśmy te bramki, bo karny, tam jakaś głupia strata ostatnim zawodnikiem i taki wynik niestety. Jak grało się dzisiejszym rywalem? Myślę, że ciężko, wybiegany na pewno zespół, zgrany, w piłkę grają, nie jakieś lagi czy coś. Ale naprawdę dobra drużyna. Jako druga liga to super się pokazują. Jak wy sobie radzicie z tym składem? Bo trzeba przyznać, że do piątki ekstraklasy wchodzicie praktycznie w co mecz grając bez zmian. Ewentualnie jak się udało świętnie z jednym zmiennikiem. Dzisiaj przechodzicie, też gracie bez zmian. Więc wszyscy was tu podziwiają, skąd bierzecie tą siłę, że potraficie bez zmian takie wyniki osiągać. No myślę, że tu bracia to jest najlepsze zgranie, bo czwórka nas gra. I myślę, że no ja z Kamilem nie ma co oszukiwać się, że my bierzemy grę na siebie i po prostu ja z Kamilem. Kondycja na wysokim poziomie. Tak, na wysokim. Przygotowani dobrze. Kamil, już w czwartek. Karol. Proszę? Karol. Można was pomylić, także musisz mnie tu usprawiedliwić. Za dwa dni, w czwartek, już wiemy, że będzie to kapitalne na pewno widowisko, tak jak wspomniałeś, Magbud. Można się spodziewać fajerwerku, bo obydwie drużyny bardzo ofensywne, młode, ambitne. Coś czuję, że może iskrzyć. Szykujcie się, czekamy na was. Właśnie jak na taką drużynę jak Magbud się przygotować. Oni są w niższej lidze, ale no swoją grą pokazują, że biją do tej ekstraklasy. No znamy tutaj chłopaków, wiemy jak grają i myślę, że naprawdę pokażemy taki sportowy mecz, że na wysokim poziomie myślę. Ja osobiście nie mogę jeszcze czekać. Ja tak samo również. To czekamy do czwartku. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.